Cześć, witajcie. No cześć, ja muszę tak rękę trzymać, dlatego że pomimo tła jednolitego Zoom niestety mnie o ta tak mi robi. Mam Bo masz za jasną szyję. mikrofon. Co mam? Mikrofon masz przypięty. Nie, ten mikrofon nie odcina, bo tutaj mam za jasno po prostu. Za mocno mi oświetla, ale jak z kolei zrobię mniejsze oświetlenie, to jest gorzej jeszcze. Nie? W związku z Już tym. musisz następnym razem barberowi powiedzieć, żeby trochę oszczędniej podcinał boczki. Nie, diabli mnie biorą, powiem szczerze, z tym zoomem, diabli mnie biorą ze A! względu na jakość teł na przykład, która się wyświetla, No, ze względu zobacz, na on problemy z fajny. filmami. On mi robi rogi, czy tam coś. No dobra, No. mniejsze o to. Słuchajcie, na początek małe wyjaśnienie. Dzisiaj nie powiemy o wszystkim, bo co prawda oglądacie nas w piąteczek tradycyjnie, ale my zupełnie nietradycyjnie nagrywamy ten film w czwarteczek rano. Nagrywamy go dlatego, że w piątek niestety nie będzie mnie z pewnych przyczyn, a te przyczyny poznacie w przyszłym tygodniu. Od razu Was zapraszam do śledzenia i aktualności na MGSymie i naszego kanału, bo myślę, że na kanał też uda mi się coś zmajstrować ciekawego. A będzie to naprawdę rzecz interesująca i niebanalna, zapewniam Was. Natomiast o czym nie powiemy tym razem, a powiemy za tydzień? Nie powiemy o premierze flagowej Motorola. Nie powiemy, no bo będzie dopiero za kilkadziesiąt minut się zacznie, a poza tym to będzie premiera w Chinach, a tak naprawdę ten telefon dotrze do nas nieco później i no też nie do końca chyba wiemy jeszcze w tej chwili w jakiej formie, bo niestety poprzednie przykłady flagowych Motorola Edge, bo to o nich mowa, pokazują, że niestety do nas trafiają modele te mniej imponujące, powiedziałbym oględnie, a ten, o którym nie powiemy dzisiaj, zapowiada się imponująco, w dodatku podobno ma być w dwóch wersjach. Ja Wam podlinkowuję tutaj pod filmem news na jego temat i mam nadzieję, że nie zapomnę również podlinkować newsa o premierze, która, przypominam, w czwartek około tam bodajże wczesnego popołudnia. Możliwe, że w ten czwartek, czyli dziś, kiedy nagrywamy ten film, pokażą się też Xiaomi Mi 12, ale to nie zostało jeszcze potwierdzone i chyba jednak tej premiery nie będzie. Były ploty, że będzie, ale nie. O co chodziło? Xiaomi strasznie chciało wyprzedzić Motorola i pokazać jako pierwsze smartfona z nowym Snapdragonem, tym 898, czyli to się teraz nazywa 8 generacji pierwszej. Wygląda na to, że jednak Motorola będzie pierwsza, bo przypomnę, ta Edge, którą poznamy dziś w Chinach, właśnie ten procesor ma mieć na wyposażeniu. Ale to zobaczymy, powiemy Wam o tym szerzej za tydzień. I jeszcze nie powiemy Wam o nowym Realme GT2 Pro, który ma bardzo ciekawy kształt, fajne podobno wyposażenie. Wczoraj się dowiedzieliśmy, że na przykład będzie miał dosyć przyzwoite aparaty fotograficzne, no i też oczywiście tegoż Snapdragona. No ale to zapraszamy za tydzień. A tymczasem zapraszamy Was na nieco skróconą tygodniówkę, która obawiam się, że też znowu kolejny już raz będzie takim trochę teatrem jednego aktora, bo widzicie już za nami, o którym aktorze mowa. I może tutaj Jacek jako spec od anime i gamingu dużo większy ode mnie opowie o tym, co ma za sobą, bo to jest Reno 7, tylko w takiej fajnej wersji. Tak, Dobra. dzisiaj będziemy mieli dwa co najmniej smartfony związane z, może nie z anime, ale z filmami animowanymi, bo No ten tak, ja film się nie. animowany, który został zrobiony na podstawie League of Legends, czyli Arcanum, jest filmem animowanym nie anime, nawet jeżeli Japończycy tam Jestem maczali palce. ignorantem. Cóż. Natomiast drugi smartfon rzeczywiście będzie związany z anime. League of Legends, znaczy film na podstawie League of Legends, na podstawie gry, a właściwie na podstawie historii dwóch sióstr, które są postaciami grywalnymi w League of Legends. Jest tam tych postaci oczywiście więcej, można obejrzeć na Netflixie, zdaje się, co najmniej, ale podejrzewam, że nie tylko. Prawdopodobnie film jest również w innych sieciach również. Film jest genialny, dlatego ja namawiam szczerze zupełnie. Jestem starym facetem, naprawdę. Mój syn co prawda gra w League of Legends, ale moje odczucia najlepiej na temat tego filmu oddaje taki mem, który ostatnio widziałem.
Chłopiec pyta mamy, słuchaj, mamo, gdzie jest mój młodszy brat? A mama mówi, obejrzał właśnie Arcanum i pobiegł szybko grać w League of Legends. I ten starszy brat łapie się za głowę, ojejku, ale ten film nie ma nic wspólnego z grą. No, aż tak źle nie jest, ale rzeczywiście gra jest zupełnie inna. A film jest zrobiony w sposób zupełnie niesamowity i mówię to jako człowiek oglądający bardzo dużo animacji. Genialnie zrobione w animację 3D. Jest na to nałożony genialny filtr 2D. Te animacje wyglądają jak rysowane ręcznie piórkiem. Jest świetna muzyka, jest bardzo inteligentny scenariusz i świetny montaż. I właściwie wszystkie elementy w tym są tak dobre, że nawet człowiek, no chyba, że ma się rzeczywiście alergię na animację, ale każdy człowiek, kto lubi dobre seriale, może to zupełnie spokojnie obejrzeć. Podejrzewam, że mu się spodoba, bo jest naprawdę zrobione świetnie. Natomiast to, co za nami, to jest właśnie telefon, który Oppo wypuściło. Telefon wam znany w Renault 7 Pro, który Oppo wypuściło tematycznie jako urządzenie związane z League of Legends. Urządzenie, które jest dostępne wyłącznie w zasadzie na japońskim rynku. Dorzucają do tego troszeczkę rzeczy. Tutaj co prawda nie widać za bardzo za mną, co tam jeszcze jest. Ale spróbuję wam jeszcze dodatkowo pokazać w takim razie, co się tam powinno. O, no mniej więcej widać w tej chwili za mną, że dorzucają jeszcze takie różne śmieszne dodatki, dorzucają tematyczne rzeczy. Tutaj za mną widzicie i tapety, i ikony są tematyczne. Można zresztą warto zajrzeć na kartę telefonu, żeby zobaczyć. Ja starałem się umieścić to, co tylko producent pokazał w folderach sprzedażowych, żebyście zobaczyli, jak wyglądają te ikony, jak wyglądają te tapety dorzucane, jak wygląda zresztą sam telefon, bo też ma dosyć ciekawy design, są to kolory, których nie ma w głównej linii smartfona. Ja przypomnę może krótko, co prawda już zapewne wiecie, ale Oppo Reno 7 Pro to jest smartfon oparty na Dimensity 1200 z wyświetlaczem AMOLEDowym 6,55 cala, Full HD pracującym, z Corning Gorilla Glass 5 na przodzie i z odświeżaniem podwyższonym do 90 Hz. Jest oczywiście obsługa 5G, to się rozumie samo przez się. Jest pamięć 256 giga w tej akurat wersji wyłącznie i 12 giga RAM-u też wyłącznie w tej wersji występuje. Znaczy nie 12 występuje, bo w głównej też występuje, natomiast tutaj nie ma tych pamięci dodatkowych. Aparaty fotograficzne, główny 50 megapikseli, 8 do zdjęć szerokokątnych, 2 do makro i 32 megapiksele do rozmywania tła. 65-watowe ładowanie, częstotliwość próbkowania dotyku 180 Hz, pamięci LPDDR4 i UFS 3.1. Fanów prawdopodobnie nie trzeba namawiać, będą ci zagorzalsi fani prawdopodobnie będą starali się sprowadzać telefon. Warto by było się dowiedzieć, on powinien co prawda obsługiwać częstotliwości wszystkie nasze, ale możliwe, że część jest wyblokowanych. Warto się dowiedzieć przed zakupem od sprzedawcy. No i to tyle. No. Ja nie wiem, czy te wszystkie rzeczy są. One są wszystkie w tych materiałach reklamowych. Ta bomba wygląda jak torebka trochę. Właśnie chciałem wam powiedzieć, bo sporo czasu wczoraj poświęciłem na cyfrowanie, co jest co, i troszeczkę Bixby Vision pomęczyłem w czytaniu chińskich znaczków. I generalnie ta bomba, którą za Jackiem widzicie, to jest opakowanie tego telefonu. On po prostu jest to zapakowany. Wiesz co? Sorry, ale też nie. Znaczy, ten telefon jest to zapakowany, ale cały zestaw jest dodatkowo jeszcze w skrzynkę zapakowany. Tak. Wszystko dostaje się w skrzynce, natomiast wyciągamy z niego tą bombę i podejrzewam, że po wybebeszeniu jej z tych wkładek na telefon może to robić za torebkę po prostu. Tak mi się zdaje, bo ona ma taki łańcuszek i tak, jakby pasek, że wygląda jak torebka. Jest oczywiście, jak widzicie, tematyczny pokrowiec, jest breloczek do tego. Ta rakieta, którą widzicie za Jackiem, to słuchajcie, uwaga, jest instrukcja. Cóż jeszcze, patrzę, co ja tam wypisałem wczoraj, bo powiem szczerze, że wszystkiego nie pamiętam. Aha, igła do gniazda kart ma formę pocisku i po rozkręceniu mamy igłę, ale jak to złożymy razem, to mamy przywieszkę taką do noszenia na szyi na przykład, też ciekawy gadżet. I
A, no i oczywiście motywy są też wszędzie, na ładowarce też nawet, więc zestaw jest naprawdę fajny i bardzo kompletny. I ja jeszcze chciałem wrócić, bo Jacek powiedział co prawda o rynku japońskim, natomiast ja no niestety znalazłem cenę wyłącznie Nie, na nie, rynku. nie, 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 o chińskim. No, w każdym razie w Chinach, słuchajcie, ciekawe. Według tego, co się wczoraj dogrzebałem, kosztuje ta wersja dokładnie tyle samo, co ten topowy model z tymi pamięciami, bo ten wariant jest w pamięci 12256. Kosztuje niecałe 4000 juanów. Dokładnie tyle samo, co zwykły telefon, czyli to jest jakieś 2700 niecałe na nasze, plus oczywiście waty i tak dalej. No, nie wiem na ile ta cena, bo trochę mi się to nie składa, no bo taki bajer by kosztował tyle samo, co możliwe, że po prostu trudniej jest to kupić ten zestaw i będzie bardzo limitowany i może dlatego się nie wygłupiali z tym. Wiesz co, ja tam się spotkałem z tekstem, że jest limitowany do 2 sztuk na osobę. Aha, no to widzicie, no czyli wcale nie jest tak źle, jakby mi się wydawało. W każdym razie zestaw bardzo fajny. Dawno tak fajnego zestawu, przyznam, nie widziałem tematycznego. No i tutaj, no co, no szacun dla Oppo. No, nie ukrywam. Jest rzeczywiście bardzo fajny, natomiast ja nie namawiam do kupowania samego smartfona, dlatego że trzeba by było rzeczywiście go Przede sprowadzić z wszystkim, Chin. słuchaj. Natomiast namawiam was na film, dlatego że na serial, dlatego że jest świetny. To jest 9 odcinków, cały czas właściwie akcja i naprawdę dobrze zrobiony. Tak. Naprawdę dobrze zawodowo zrobiony. Dawno nie widziałem tak dobrze zrobionego No serialu bo animowanego. może nie wszyscy pamiętają, nie wszyscy wiedzą. Oppo Reno 7 Pro jeszcze do nas nie wyszło i pewnie wyjdzie dopiero w przyszłym roku, bo na razie to my mamy szóstki od niedawna na rynku. No cóż, ale jesteśmy, Jest wiadomo, prawda. Europa jest daleko w tyle za Chinami i to jest kolejny dowód na to. Trochę Tak, w oczywiście. tej chwili nam się przesuwa nam się centrum Ja sobie robię, cywilizacyjne, ale właściwie już kurczę, się tak przesunęło. jest. No. Ja słyszałem z wielu miejsc, słuchaj, że Chińczycy, którzy dawniej się przenosili do Europy czy do Stanów, ci, którzy z Robią, własnej woli jakby przenosili wracają. się z Europy czy do Stanów, wracają do Chin po prostu w tej chwili. No wiesz, podobno Polacy z UK też wracają, ale dobra, to już jest naprawdę srogi żart. Żartem natomiast nie jest kolejna zapowiedź Oppo, a w zasadzie zapowiedzi, bo słuchajcie, w przyszłym tygodniu jest taka impreza Oppo Inno Day, gdzie Oppo pokazuje swoje innowacje. Co roku to robią. No niestety nie mieliśmy okazji być tam osobiście i nie mamy okazji być tam osobiście, bo to będzie transmisja, no nieważne, były pokazy przedpremierowe, ale dobra, zapomnijmy o tym. W każdym razie, co zapowiedziało Oppo? No, Oppo zapowiedziało, moi drodzy, smartfon jakiś, nie powiedzieli jaki, bo myślę, że to jest jakiś jeszcze albo prototyp, albo coś takiego, z ciekawym aparatem fotograficznym. Aparat będzie się wysuwać z obudowy. tak, no ja mam w tej chwili Nic to, tylko nowego. je przygotowywałem na chybcika, dlatego że byłem pewien, że mi się film uda uruchomić. O, zobaczcie. Teraz go mniej więcej widać Tak. wysuwającego się. Ten kwadratowy moduł, Duży moduł wielki. o ten moduł, ten się wysuwa z obudowy. Tak, co prawda, wiecie, Xiaomi to zrobiło już jakiś czas temu, pokazało dokładnie coś, no może nie identycznego, ale podobnego, również taki wysuwany obiektyw. No niemniej na razie tego, do tej pory żeśmy tego nie zobaczyli, a i wówczas to, co pokazywano, to wyglądało jak bardzo mocno wczesny prototyp. W przypadku Oppo to coś to wygląda już jak w zasadzie telefon, który za chwilę mógłby wejść do sprzedaży. Bo wygląda jak gotowy smartfon, tak? Co jest ciekawego i co mnie zaskoczyło, to, że Oppo pokazało, że to jest w jakiś sposób wodoszczelne. No ja nie sądzę, żeby tu było, powiedzmy, tam IP69, jakaś ta wyższa szczelność, ale na pewno na jakiś tam opad deszczu, zachrapanie, tak przynajmniej wynika z materiałów dostarczonych przez Oppo, będzie to odporne, więc jest cień szansy, że i na brud, na pył z kieszeni, bo to jest głównym zagrożeniem dla takiego aparatu, również będzie. Na samym aparacie oczywiście też mało co powiedzieli. Jedyne, co się udało odcyfrować, to opis obok aparatu. No i co tam widzimy, moi drodzy? Tam widzimy ogniskową 50 mm, rozmiar matrycy 1 na 1,56 cala i przysłonę 2,4. Składając to razem, no to wygląda, że będzie jakiś zoom, tylko niewielki, dwa, góra trzy razy, ale co najważniejsze, wszystkie pośrednie wartości zoomu, czy jak aparat jest schowany, czy jak się wysunie z obudowy, będą realizowane optycznie, czysto optycznie przez szkło, przez obiektyw, a nie hybrydowo, czyli
trochę szkłem, trochę oprogramowaniem, co ma dać lepszą jakość tego, powiedzmy, zoomu pośredniego i płynny ten zoom będzie, tak jak prawdziwy zoom w aparatach czy kompaktowych, czy w jakichkolwiek innych, po prostu czy ustawicie 1,5 raza, czy 1,2 raza, czy nie wiem tam, jak załóżmy będzie 2,5 raza, gdyby był 3-krotny, to zawsze będzie zoom bezstratny, ale optyczny, naprawdę optyczny, a nie, no, tak jak marketingowo się zwie optycznym zoomem teleobiektyw o stałej wartości, na przykład 3 razy, nie? To, co widać na filmiku, o czym można jeszcze powiedzieć, można się było zresztą spodziewać tej opcji, to jest chowanie aparatu w momencie, kiedy czujniki wyczuwają, że telefon spada. W momencie, kiedy telefon upada, podobnie jak w przypadku starszych telefonów z wysuwanymi aparatami, mechanizm jest chowany. To jest jedna rzecz. Warto tu przypomnieć, że to już jest rozwiązanie, które pozna od dawna, bo to było w pierwszym Oporeno takim z wysuwaną płetwą. Ta płetwa się chowała, jak telefon zaczynał spadać. Druga rzecz, o której warto powiedzieć, to jest to, że zoom rzeczywiście wygląda, jakby miał być w zakresie, bo to raczej nie jest peryskop. Zoom wygląda, jakby miał być w zakresie rzeczywiście 1:3. I to jest oczywiście miła bardzo informacja i to, co Adam mówi, jest jak najbardziej prawdziwe, że to prawdopodobnie będzie zoom płynny. Bo no, nie ma innego powodu, żeby robić ruchomą soczewkę po prostu. Natomiast jest rzecz dodatkowa jeszcze, zoomu płynnego pomiędzy 1 a 3 razy stosunkowo rzadko się używa. Ja powiem szczerze, że w praktyce, testując różne telefony, noszę ze sobą taki właśnie, który ma 3- i 5-krotny, 3-krotny optyczny, 5-krotny hybrydowy. Miałem po drodze jeszcze taki, który miał 10-krotny, 5-krotny optyczny, z kolei 10-krotny hybrydowy, ale okazało się po prostu, że najczęściej używam po prostu tego 3-krotnego, dlatego że 5-krotny do zdjęć tele, takich rzeczywiście odległych obiektów, jest nadal za mały. 10-krotny hybrydowy też jest nadal jeszcze troszeczkę za mały, bo to nie jest tak naprawdę 10 razy. Ale to znamy już z wcześniejszych aparatów fotograficznych, które też miały już 10-krotne, a to nie do końca jest 10-krotne powiększenie realnie. W związku z tym tak naprawdę to jest troszeczkę prężenie muskułów. Oppo mówi, o zobaczcie, potrafimy to zrobić. Być może tak będzie wyglądała przyszłość aparatów w telefonach komórkowych. Jest to bardzo fajna informacja i bardzo fajny pomysł i jest to innowacja technologiczna, jakby na to nie patrzeć, ponieważ to jest powtórzenie mechanizmu, jakby, który już był na rynku. I Adam i ja wiemy doskonale, dlatego że pierwsze nasze wyjazdy do Barcelony, Adam woził wtedy ze sobą Samsunga Zooma, który był w ogóle w zasadzie aparatem. Miałem ten smartfon. Był aparatem fotograficznym. I to jest jakby drugie podejście do tego samego tematu. W międzyczasie, poza Zoomem, bo Zoom okazał się po prostu nieopłacalny, on bardzo dużo kosztował produkcji, natomiast no nie mógł tak dużo kosztować w sklepie, bo ludzie po prostu nie kupowali. Był obarczony problemem, no niestety tam właśnie problemem było, przerywam ci, przepraszam, ale akurat jako praktyk, który bardzo długo tego telefonu używał i z wielką, że tak powiem, przykrością przyjął to, że nie ma następcy, problemem tego telefonu było dostawanie się zanieczyszczeń, właśnie w mechanizm obiektywu i co za tym idzie dalej na soczewki. Mówimy tu, nie mówimy o piachu, bo nie było tego, jak wyczyścić pył, bardzo drobny pył po prostu. Takim chociażby właśnie, który znajdziemy w każdej z naszych kieszeni, czy po prostu gdzieś nawet w przygodnym jakby terenie, może się zdarzyć i tam niestety to było tak, że po pewnym czasie na zdjęciach pojawiały się ciemne kropki. Ja z tego względu musiałem się z tym telefonem rozstać, bo po prostu no nie nadawał się ani do robienia zdjęć prywatnie, ani tutaj do serwisu, a przyznam, że po prostu na targi, gdzie zamiast targać ze sobą wielki aparat, miałem coś takiego w kieszeni, to było po prostu, no to było sztosiwo totalne. W dodatku mogłem od razu bez żadnego zgrywania na komputer, cudowania, łączenia się i tak dalej, od razu miałem pliki w telefonie, od razu pach, 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 szło w kosmos, w sieć. Także no szkoda, może to wróci, może miejmy nadzieję, bo tutaj opracował jakiś sposób, żeby to się nie paprało i tam zanieczyszczenia nie wchodziły na soczewki. Pokazali na razie, że jest odporny na wodę. No bo pomiędzy zoomem samsungowym, a pomiędzy tym rozwiązaniem, które zaproponuje nam Oppo, właściwie
No nie, przepraszam, była jeszcze Toshiba po drodze, No która tak. pokazała rozwiązanie podobne z tym, że oni mówili, że to jest aparat fotograficzny z funkcją smartfona, a nie smartfon z funkcją aparatu fotograficznego. To nie było w zasadzie ogólnodostępne. Miejmy nadzieję, że w przypadku Oppo nie, było, znaczy to można było kupić się, tylko w Japonii niestety. No, o tym mówię, że no nie mogliśmy sobie wprost, wiadomo, że teraz to możemy wszystko, ale nie, kupienie tego nie było tak trywialne jak zamówienie z Chin chociażby. No. Było to potwornie drogie rzeczywiście. Płacimy kartą i do widzenia, czekamy na paczkę, odclenie je i tak dalej. Natomiast jedyny mechanizm na szerszą skalę stosowany, ruchomy w aparatach fotograficznych, poza optyczną stabilizacją obrazu, to były obiektywy rzeczywiście peryskopowe, gdzie tam ta stabilizacja rzeczywiście działała w specyficzny dosyć sposób. No i jeżeli Oppo rzeczywiście ruszy w tę stronę, prawdopodobnie pozostali chińscy, znaczy to jest to pewne w zasadzie, że i Vivo, i pewnie w przypadku Realme, i Xiaomi. No za chwilkę pokażą podobne rozwiązania. Z pierwszych wymienionych firm, bo oczywiście one ze sobą nie mają nic wspólnego, ale jeszcze jedną nowość szykuję na przyszły tydzień. Znowu wybiegamy w przyszłość, ale sporo już wiemy na temat tego urządzenia, bo po dzisiaj nawet pokazało zdjęcia. Oppo będzie miało składaka. I ujawniono kilka ujęć, nawet jest filmik, tylko oczywiście tak jak Jacek wspomniał. No tak, to ja też próbowałem go rzeczywiście, bo mam ten filmik, próbowałem go w Zoomie zapodać, ale się niestety nie da, ponieważ Zoom ma specyficzne wymagania na temat zapuszczania filmów. Musiałbym mieć zielone tło, a nie mam. Dobra, zostawmy już tego biednego Zooma. Słuchajcie, w Oppo Find N się to będzie nazywało, nie wiem od czego to N, może od New albo coś tam. W każdym razie konstrukcyjnie będzie to, ja napisałem trochę wrednie może w artykule, ale mnie to przypomina Folda od Samsunga, bo założenia konstrukcyjne są takie same. Bardzo podobny zawias, oczywiście ramka metalowa, zawias też. Potrójny aparat z tyłu, z tym, że ten aparat akurat w Oppo będzie trochę takim połączeniem tego, co znamy z serii Reno, czyli płaska ramka, na niej trzy talerzyki obiektywów, ale z drugiej strony ta ramka jeszcze będzie taka troszeczkę wyoblona, jak w Find X-ach. Może tam jeszcze z tyłu, za tym, co, bo mamy tylko rzut z boku, więc może tam jeszcze się czai czwarty obiektyw, nie wiem. W każdym razie plotki podkreślam, już teraz pomijam zdjęcie oficjalne, bo zdjęcie jest jak najbardziej legitne, bo producenckie, natomiast są ploty, że tam oto na tylnej ściance, tylko muszę sobie przypomnieć, niestety wybaczcie, zaglądam w artykuł trochę parszywie, będzie zestaw trzech aparatów, z czego dwa będą 50-megapikselowe, główny i szerokokątny, natomiast trzeci to będzie 13-megowy, co prawda, ale z teleobiektywem o trzykrotnym przybliżeniu. No na filmiku reklamowym nie widać, widać na tym profilu, który umieściłeś, tak, w newsie, trzy obiektywy. Tak, aparat do selfie 32 mega. I teraz mam zagwozdkę, bo wcześniejsze przecieki wskazywały, że będzie on przy zewnętrznym wyświetlaczu, no bo jeżeli mamy formę podobną do Folda, to wiadomo, składany ekran jest do wewnątrz klapki, natomiast na zewnątrz obudowy mamy pomocniczy wyświetlacz. Tak, a na zdjęciu reklamowym widać, że on jest w środku, w rogu. Tak, natomiast w górnym lewym. Tak, dokładnie, że i w wewnętrznym ekranie tym składanym też jest otworek, więc może będą dwa 32-megowe aparaty, albo któryś z nich będzie. No nie wiem, także to są ploty, słuchajcie, nie ma co. Ten wewnętrzny ekran ma mieć 8 cali i rozdzielczość 2K oraz odświeżanie 120 Hz, oczywiście AMOLED. Zewnętrzny będzie prostszy, 6,5 cala, też AMOLED z Full HD rozdzielczością. Co na co bym zwrócił uwagę, to na to zdjęcie, gdzie widzimy to, co widzicie za mną. Popatrzcie, ten telefon albo ktoś ma ogromną łapę jak ja, albo ten telefon będzie nieco mniejszy od Folda, a na pewno, bo to już widać po zdjęciu, że będzie miał nieco inne proporcje ekranu. Ten ekran w Oppo będzie mniej wyciągnięty. Fold jest taki raczej po złożeniu, wąski, a długi. Oppo będzie nieco szerszy, ale niższy, przez co te proporcje wewnętrznego ekranu też będą inne, no, ale o tym, jak widzicie również za mną, dowiemy się, mam problem z... No oczywiście, pięknie. A to nie jest, słuchaj, jakieś 6,7 cala? To z tyłu? No. Słuchaj, no ciężko... Znaczy nie, ja mówię o pojedynczym wyświetlaczu, nie o dwóch. Wiesz, nie. To... Plotki mówią o 6,5, ale podkreślam, to plotki.
Nie wiem. Oppo na razie nie podało tych parametrów, pokazali zdjęcie telefonu, no i wszystkiego się dowiemy znowu. O, dobra, ale się uśmiecie. Tam, czyli po drugiej stronie mojej głowy, gdzie nie mogę trafić, jest data premiery, 15 grudnia, tam godzina 16 w Chinach, czyli to będzie jakaś tam 15, nie, o Jezus, już mi się pochrzaniło, czekaj, 16 u Chińczyków, dobra, nieważne, to będzie jakoś chyba koło ranka u nas, whatever. Napiszemy wam i opowiemy o tym także. Także lećmy może dalej, bo Jacek, widzę, tutaj znowu coś rysunkowego przygotował za pewnie. Ja sobie znowu w tło zmieniłem, dlatego że przechodzimy do następnego smartfona. Słuchajcie, tym razem tematycznego smartfona, bo nie jest to również nowy model, tylko jest to stary model, czy nowy stary model, który został zrobiony, potraktowany tematycznie. Ten smartfon, który ze mną widzicie, to jest ASUS ROG Phone 5S. Tylko że to jest ROG Phone, który będzie tematycznie związany z takim anime Kimetsu no Yaiba, które jest anime dostępnym również, wyobraźcie sobie, na Netflixie. Po polsku ono się nazywa Łowca Demonów, a za mną jest głównie ta panienka i ona głównie jest eksploatowana w anime, bo jest taka kawaii. To jest siostra głównego bohatera, która ma tam w ustach, jeżeli dobrze się przypatrzycie, kawałek bambusa. Jest zaklajstrowana tym bambusem, ale dlaczego, to trzeba by było sobie anime obejrzeć. Tam nie będę wam spoilerował. Anime jest przeznaczone w Japonii przynajmniej, raczej dla gimnazjalistów. Nie jest to anime dla widza dojrzałego. Jest dużo walk, jest dużo odcinków, bo chyba 26 odcinków pierwszy sezon ma, a poza tym jeszcze i film pełnometrażowy, i drugi sezon zapowiedziany, i jeszcze dodatkowe chyba specjale są do tego anime, także jest dużo oglądania. Na Netflixie, z tego co się zdążyłem zorientować, jest chyba w tej chwili tylko pierwszy sezon. Zapowiada się bardzo dramatycznie, natomiast później się robi z tego takie troszeczkę anime z walkami, elementami komediowymi i krwi jest niestety dużo przez cały czas, bo Japończycy potrafią w jakiś sposób wiązać elementy komediowe i z walkami, i z dużą ilością krwi takiej bryzgającej we wszystkie strony. Także dzieciom raczej nie pokazujcie, natomiast jeżeli lubicie tego typu anime, to można. Sam smartfon jest oczywiście dosyć high-endowy. Zestaw też tam za mną widać, w zestawie nie ma jakby bardzo dużo rzeczy, są elementy tematyczne rzeczywiście związane, tył obudowy jest zdobiony w sposób specjalny. Macie tutaj dodatki za mną, można je również znaleźć w materiałach producenckich. Starałem się też wam wszystko tutaj pokazać, jak to wygląda mniej więcej. Natomiast sam smartfon oczywiście to jest jednostka high-endowa, growa, głównie przeznaczona dla gier Asusa, z polimerową bateryjką 6000 mAh, z porządnym procesorem 888 z plusem, z AMOLEDowym wyświetlaczem 6,78 cala, Full HD pracującym, z Corning Gorilla Victus i 144 Hz odświeżenia wyświetlacza. Pamięci 256 i 16 aż giga RAM-u, aparaty fotograficzne 64 plus 3 plus 5 z tyłu i 24 z przodu. Szybkie ładowanie 65 W tej ogromnej baterii, pamięci LPDDR5 i UFS 3.1, także no, a częstotliwość próbkowania dotyku jeszcze 360 Hz. Także jest to top topów, znacie już tego smartfona, wiecie co to jest, no a to jest dla miłośników anime, którym się to najwyraźniej... Jako że smartfon wyszedł też wyłącznie w Chinach, anime jest co prawda japońskie, smartfon wyszedł w Chinach, najwyraźniej to anime w Chinach jest dosyć popularne, skoro się Asus zdecydował na to, żeby te franczyzy połączyć. No skoro już jesteśmy w Chinach i w Japonii, to może zostańmy jeszcze przez sekundę dosłownie w Chinach, bo mam dla was taką ciekawostkę przyrodniczą. Mianowicie telefon z pakietem usług Huawei, ale nie Huawei. Nie zgadniecie, bo ta firma stosunkowo, no u nas w zasadzie już z telefonów nie jest znana, kiedyś była, ale już teraz nie, była znana z telefonów o świetnych bateriach, ale firma Philips, a w zasadzie marka, bo myślę, że to z dawnym Philipsem wiele wspólnego nie ma. Sam telefon jest raczej budżetowcem, bo ma procesor Unisoca, 4 giga RAM-u,
ekran 6,2 cala, ale tylko HD+, czytnik na boku, piąteczka do selfie, z tyłu 13 plus 2, bateria też nie za duża, bo 3900 mAh. Cena też niewysoka, bo 800 juanów, czyli nieco ponad 510 zł, ale tym, co jest ciekawe, to to, że on ma preinstalowany pakiet usług Huawei. Nie Google, tylko ma HMS-a, po prostu. No i z tego względu no, mamy tutaj kolejną jakby jaskółkę tego, że Chińczycy chyba zaczynają się coraz bardziej z HMS-em lubić i coraz częściej chyba będziemy widzieli telefony z usługami Huawei zamiast Google. No i Google sobie same to zrobiło, no, przy pomocy oczywiście chińskiego rządu, który nie pozwala Chińczykom korzystać z tych usług. No niemniej, gdyby, podejrzewam, ten Philips trafił na eksport, to raczej nadal by miał te HMS-y, nie? Gdyby. Te urządzenia, które... No to jest rzeczywiście rozwiązanie budżetowe Philips, prawdopodobnie, znaczy Philips. W tej chwili to troszeczkę inna firma stoi za tym brandem chińska, ale nie mieszajmy wam w głowach, zostańmy przy tym, że to Philips zastanawia się, po prostu chiński Philips zastanawia się najwyraźniej nad tym, czy użyć tego na szerszą skalę. Smartfonów z marką Philips Chińczycy w tej chwili produkują stosunkowo niedużo. Dawniej tych smartfonów się pojawiało znacznie więcej, w tej chwili poszli troszeczkę w telefoniki proste, feature fony. Natomiast tutaj to jest dosyć właśnie ciekawe. Ja ostatnio recenzowałem, pewnie widzieliście, nową w 9 na MGSM-ie. Tamten HMS jest i powiem szczerze, że z peryferiami, które są również, działają również pod kontrolą HMS-a, współpracuje bez żadnego problemu, to zarządzanie z poziomu telefonu jako takiego huba dla urządzeń zewnętrznych jest bardzo fajne. Nie próbowałem tego jeszcze z żadnym wyświetlaczem Philipsa, tak, żeby zobaczyć, natomiast słuchawki, zegarek tak fajnie działa, tak fajnie się łączy. Nie ma problemu. Dodatkową opcją jest jakby to, że urządzeniem zewnętrznym możemy telefon na przykład odblokować, czyli podłączenie urządzenia zaufanego. Najpierw musimy to urządzenie zaufane ustawić, czyli na przykład uznajemy za takie urządzenie zaufane nasz zegarek. W momencie podłączenia czy aktywowania również jesteśmy w stanie odblokować smartfona, kiedy takie urządzenie mamy podpięte. Także to jest rozwiązanie na razie, przynajmniej wyglądające na fajne i takie, które ma szansę wejść przynajmniej w Chinach na razie do użytku poza jednym producentem po prostu, tak? No. Jest to dosyć niezwykłe, powiem szczerze, bo do tej pory takim hubem łączącym wszystko był w Android z usługami Google i tak jest nadal jakby w Europie. W Stanach dochodzi do tego jeszcze system Apple. Natomiast Chińczycy znaleźli jakąś swoją drogę. Ja jestem ciekaw, jak BBK zareaguje tutaj w troszkę większym zakresie, jak to będzie wyglądało w przypadku Oppo na przykład, czy Vivo, czy oni się zdecydują na przyjęcie zewnętrznego rozwiązania, czy też będą forsowali swoje, raczej Realme jeszcze, tak. Przypomnijmy, że Realme też ma taki dosyć spory już zakres tych urządzeń peryferyjnych, co prawda nie w Polsce, ale generalnie mają. No i Samsung, tak? Samsung ma dokładnie coś na to samo kopyto, że urządzenia jednej firmy doskonale ze sobą gadają i w zasadzie te same funkcje, o których Jacek wspomniał, mam już od długiego, długiego czasu, także to nie jest jakaś super, hiper innowacja, natomiast tak, to świetnie działa, tylko że niestety trochę nas zamyka w bańce jednej firmy z drugiej strony. No cóż, ale teraz może skoczmy do Japonii, moi drodzy, jeszcze z powrotem na chwilkę. Tam się pokazał trochę dziwny jak dla mnie Sharp, bo no nie wiem, z części tych materiałów, które widziałem, można by wywnioskować, że jest to telefon dla osób starszych, aczkolwiek nie do końca, bo w zasadzie jest to normalny, prosty smartfon. Nawet bym powiedział, że część specyfikacji to jest taka słaba, ale ma kilka jaśniejszych punktów z drugiej strony. Nazywa się to Sharp Aqua Swish. Ma w miarę, wydaje mi się, interesujący kształt, bo z jednej strony mamy trochę przy duży noc i trochę przy szeroką ramkę wokół ekranu, ale z drugiej strony fajne kolory obudowy, wygląda to jakoś. Jest oczywiście obudowa wodoszczelna, bo w Japonii bez tego ani rusz. I do tego jeszcze ta obudowa ma, moi drodzy, ten militarny standard wytrzymałości, a sam telefon jest stosunkowo, jak na obecne czasy, nieduży. Mówię stosunkowo, no bo
No nadal nie można powiedzieć, żeby to był jakiś taki straszny kompakt, bo ma 5,7 cala, jeżeli chodzi o ekran, plus trochę tej ramki. Rozdzielczość HD+, tylko, ale przy tej przekątnej da się z tym żyć. Aparaty fotograficzne są 13,8, oba z przysłonami 2.0. W środku mamy Snapdragona 480, marne, no może nie marne, minimalistyczne 4 giga RAM, to jest absolutnie minimum, żeby w tej chwili smartfon jakoś działał, i pamięć 64. Ceny niestety nie znam, ale boję się, że to tanie nie będzie, bo to Japonia. Ciekawostka przyrodnicza. Japoński rynek jest stosunkowo w oryginalny, jeżeli chodzi o różne konfiguracje smartfonów, to się zmieniło również w historii. Natomiast w tej chwili, tak jak Adam mówi, to jest smartfon przeznaczony dla osób prostych, starszych, dlatego że to jest prosta konstrukcja. Dla ludzi prostych to też nie ma. Człowiek prosty nie jest żadnym negatywnym określeniem. To jest pejoratywne od razu. Dokładnie. Chodzi raczej o prostolinijność i w prostotę w potrzebach, a nie o prostotę umysłową. Tak? Jest tutaj troszeczkę tak, że to jest bardzo minimalistyczny smartfon 5G. W Japonii właściwie te częstotliwości prostsze troszeczkę tam są tak średnio stosowane. U nich zarówno rozmowy, jak i wymiana danych na pierwszym miejscu jakby ustawiają w sieci. No, były 3G będą likwidowane, nie wiem jak będzie z Japonią, 4G i 5G i to będzie realizowane w ten sposób. Prosta konstrukcja i to będzie, wbrew pozorom, tak jak Adam mówi, w Japonii są troszkę inne ceny, ale to nadal będzie dla Japończyków telefon budżetowy. To znaczy, to nie będzie telefon drogi. W połączeniu jeszcze z prostym interfejsem, który Sharp stosuje właśnie dla w tych liniach telefonów, gdzie osoby starsze ich używają, no tworzy jakieś urządzenie w miarę przystępne, takie, gdzie mamy, babcie, dziadkowie, wujkowie mogą po prostu z czegoś takiego skorzystać, jeżeli preferują właśnie w tanie urządzenie. U nas oczywiście go raczej nie będzie. Mimo tego, że jest to konstrukcja, która mogłaby się pojawić, no cóż, za naszą wschodnią granicą, tak, bo u Rosjan czasami się szarpy pojawiają. Ja nie widziałem, powiem szczerze, na razie ani w ofercie, ani jakiejś zapowiedzi, że będzie sprzedaż na rynku azjatyckim, tym już euroazjatyckim, tak? Czyli tym na tym bliższym, nadal dalekim, ale bliższym wschodzie. Tak. To może teraz skoczmy jeszcze, ale nie, zróbmy jeszcze mały przystanek z powrotem w Chinach. Ale to tylko. A ty mówiłeś, jak ten Filip się nazywa, że to jest PH2, tak? Oczywiście, że mówiłem. Dobra, tak? Dobra. Ale z powrotem na chwilę przez Chiny lecimy, bo przypomniał mi się jeszcze o ciekawostce z chińskich targów. TCL pokazał smartfon, który się jednocześnie składa i rozwija. Czyli mamy klasyczny składany telefon, po rozłożeniu jeszcze ekran się rozsuwa. Bardzo skomplikowana konstrukcja, wierzcie mi, bo ja miałem w rękach wiele składanych telefonów, miałem też rozsuwanego Oppo. Jak popatrzyłem, jak to Oppo jest skonstruowane, no to naprawdę, wierzcie mi, zrobienie składaka takiego zwyczajnego nie jest łatwe, a zrobienie telefonu, który się rozsuwa, jest jeszcze trudniejsze, więc połączenie jednego z drugim to już jest karkołomne zadanie, no ale te cele pokazały, że teoretycznie się da. Diabli wiedzą, czy oni to wprowadzą do produkcji, ale może, kto wie, może taka jest przyszłość. A jaka jest tego korzyść? No z jednej strony mamy potworne skomplikowanie konstrukcji, z drugiej jeszcze większy wyświetlacz, ale myślę, że to był chyba taki wybryk, pokazanie takie, że my też potrafimy i potrafimy zrobić coś bardziej niż inni. No i tyle. Te cele od kilku lat, my już wspominaliśmy o tym, pokazuje na różnych targach. Jeszcze nie zrobili. Konstrukcje z elastycznymi ekranami w bardzo różnych konfiguracjach i niektóre bardzo przedziwne, ale ostatnio te cele zrezygnowało na przykład z wypuszczenia i oficjalnie to zdaje się ogłosili, jeżeli dobrze pamiętam, oficjalnie zrezygnowali. Komercjalizacji tego, co pokazali. O, to jest chyba... To wszystko ładnie wygląda i na zdjęciach, i na filmach, dlatego że tam są bardzo często już czynne wyświetlacze na przykład, takie, które działają. Co prawda modułu samego GSM-owego i smartfona jako takiego w obudowie nie ma, ale jest wyświetlacz, który można po kabelku, czy nawet podpiąć pamięć jakąś i wyświetlać tam jakieś rzeczy na tym wyświetlaczu. To, co teraz pokazali, to już
Prawie, że jest pewnie pełnofunkcjonalny telefon, bo tam na filmie widać, podlinkowałem wam artykuł, to sobie zobaczcie filmik, że na przykład responsywność interfejsu, szczególnie przy rozsuwaniu ekranu, jeszcze trochę kuleje, ale jakoś to działa. W każdym razie działa, świeci się, składa, rozkłada, diabli wiedzą ile razy, zobaczymy, ale taką ciekawostkę nasze drogie TCL pokazało i fajnie. Zanim dotrzemy do Polski, bo ja tak powoli do Polski zmierzam, to jeszcze tak bardzo sygnalizacyjnie wspomnę jeszcze z ploteczek, że będzie Nokia oparta o procesor Exynos, czyli ten od Samsunga. Niestety, moi drodzy, nie będzie to zbyt nowy procesor i zbyt mocny, a i sam telefon będzie raczej budżetowcem z Androidem Go i wskoczyliśmy właśnie do, z powrotem wracamy już na koniec do Polski, bo w Polsce weszła do sprzedaży pierwsza z tych nowych, niedawno pokazanych Motorola. Zaczęli od dołu, od Moto G31. No ja w zasadzie specyfikacji nie będę chyba przytaczać, bo to już znacie. Nie, dopiero co mówiliśmy o niej. Prościuchny telefon, ale ma za to OLED-owy ekran, co jest bardzo fajną sprawą. Ma Dolby Atmosa, ma tradycyjnie dużą baterię, jak to u Motorola, ma prosty interfejs. Czy jakieś tam zalety również ma poza tym, że jest raczej prostą konstrukcją i w wersji 4,64 będzie u nas oferowany za 899 zł. No i to chyba kwestia do rozważenia, tak? Czy dopłacacie za ekran, czy poszukacie czegoś podobnego, ale w niższej cenie. No. Czyli wersji 128 giga pamięci u nas nie będzie. No nie, 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 niestety nie. Także bardzo mi przykro z tego powodu, no ale trudno. Znaczy, bateria jest fajna i ładowanie kiepskie, nie, no jakby tam trochę lepsze ładowanie było. To nie jest zły telefon, tylko że... Nie, telefon jest okej. No. Wydaje mi się, że cena może się zdać komuś wysoka, ale no tu podkreślam jeszcze raz, dopłacamy za naprawdę fajny wyświetlacz, no bo tu jednak... No to na... OLED Full HD, bez co prawda zwiększonej częstotliwości no, ale... odświeżania, ale jednak... Będzie to jakiś taki jaśniejszy punkt chyba dosłownie tego smartfona. No i cóż, chyba pora kończyć, bo tam w Chinach pewnie już powoli się ludzie zbierają do premiery Motorola. Skoro wam dzisiaj obrazków pokazaliśmy, a jest jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałem, dlatego że przed momentem ją właściwie dodałem. Wyobraźcie sobie, że Jennifer Lopez dostała swój telefon dedykowany, tematyczny. Telefon jest co prawda głównie dla pań przeznaczony i głównie chyba dla Meksykanek. Telefon na rynek wprowadza taka firma, taka marka, która się nazywa Zoom. Jest dla mnie pewną nowością, która się mieści w Meksyku. Aha, ale Zoom przez U. Przez dwa U. Z, U, U, M się nazywają. Przez dwa U. Ale... Zoom przez dwa U. Znajdziecie na MGSM-ie w tej chwili markę Zoom z pierwszym smartfonem dołożonym do katalogu właśnie, który się nazywa Aura Plus JLO. Wiesz co, ale tak właśnie próbuję się doszukać. Co ten telefon ma z Jennifer Lopez wspólnego poza tapetą? Wiesz co, na tylnej ściance raz, że ma tematy związane z JLO, a poza tym na tylnej ściance ma właśnie inicjały, takie zdobienie stylizowane. Widzę. Ciekawe, czy Jennifer Lopez wie w ogóle o tym, bo... Nie, no podejrzewam, że tak, myślę, że nawet firma z Meksyku jednak by się nie poważyła na to, żeby tak połamać wszelkie możliwe prawa. Ja się naprawdę zastanawiam, bo gdybym był Jennifer Lopez, to ja bym się na takim telefonie nie podpisał. Sorry. No cóż, może wiesz, może tam poszły dobre pieniądze po prostu. Kurde, tak, mówią, że pieniądz nie śmierdzi, ale jednak abstrahując, czy lubimy tą artystkę, czy nie, jest ona pewną marką, której kurczę, chociaż nie, no Chińczycy notorycznie osłabiają marki. Weźmy, nie będę wymieniał konkretnych marek, ale mnóstwo na przykład niemieckich marek trafiło w ręce chińskie i to, co teraz sprzedają pod tymi markami. Ja tak sobie teraz pomyślałem, że bardzo wielu artystów amerykańskich, aktorów, piosenkarzy sobie żartowało właśnie. I to co wspólnego ma ten telefon z tymi żartami, to jest tył właśnie, tył. Dobre. Ej, ale żeby nam kanału nie zdjęli za takie. Nie, no przecież nie. To tylko jest stwierdzenie faktu. To nie, ja nie chcę być złośliwy w żaden sposób. Piękna kobieta. Jest estetyczny, ładny, tak, może się podobać. Dobra, i tym, że tak powiem, jakże przemiłym chyba dla wszystkich akcentem, zakończymy dzisiejszą tygodniówkę i zaprosimy was do zobaczenia się z nami
w kolejnym tygodniu. Przypominam, w ciągu tygodnia też na kanał Coś Wiedzie. Także bądźcie. Dziękujemy Wam bardzo za spotkanie. Zapraszamy do czytania materiałów na MGSM-ie. Zaglądajcie na kartę, zaglądajcie do specyfikacji. Wpadnijcie. Prawdopodobnie za tydzień będziemy. No chyba, że nas zdejmą. Cześć. Cześć, cześć.